Oto politycy siadają. Właściwie jeden polityk siada, po nim drugi, a na końcu pani kanclerz. Panią Wisławę Szymborską. Z uczelniami przy okazji inauguracji lat akademickich mogę odbyć tutaj. Nie pomagają, one nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem, one nie zabezpieczają przed zachorowaniem, dlatego... Naprawdę nie pomagają? Naprawdę nie pomagają. To co ludzie noszą? Nie wiem. Ta liczba kilku... Prawda, w fraszce Kochanowskiego, szlachetne zdrowie... prawda, ile się trzeba cenić, czy jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda, czyli wtedy... This is really the problem of this is of current days and also especially the problem of the future. Our security systems for that threat, but I think this is the main question of future. Trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. No. I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem dinozaurami ludzi, na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Więc presja ma... Żeby rzeczywiście... Ta grupa zawodowa wreszcie została dowartościowana i mogła godnie żyć, żeby był przypływ nowych kadr pielęgniarsko-położniczych do jednostek ochrony zdrowia. Jestem świadoma, że wielu dyrektorów... Mimo wszystko trzeba przyznać, że w Biedronce naprawdę te warzywa są super. Więc chcę powiedzieć, że... No pani premier, już w ostrą promocji idziemy. No tak, no ale ja osobiście w Gdańsku, ponieważ mieszkam obok Biedronki, chcę panu powiedzieć, że kupuję w Biedronce i te warzywa są super. Z bułeczką? Pewnie. Własny prowiant? Chciałam zjeść tu kaszanka, ale nie było. Ale strażacy zgodni, ale go nie piszę. Ale... A jak ja mogę teraz jeść? W którym roku Polska weszła do Unii Europejskiej? No, mamy okrągłą rocznicę, tak? 93. Kiepsk. Dane większego czy mniejszego rozwoju choroby, bo trzeba się zastanowić, ile potrzeba inspiratorów i ile potrzeba kolejnych szpitali zastępczych. Wiele rzeczy, proszę pana, a co pan stworzy? To może się pan pochwalić, wszyscy chętnie usłyszeć. Tak, czuję wsparcie i kolegów, i koleżanek z PiS-u, bo jesteśmy jedną drużyną i chcemy wygrać te wybory. Ludzie, którzy nie przestrzegają konstytucji, chcą się przypodobywać odpowiednim księżom czy biskupom. Czy naprawdę pani powiedziała, że życie ważniejsze od konstytucji?
Takie pytanie zadał mi pan Adrian. Nie, nie powiedziałam, że życie jest ważniejsze od konstytucji. Takiego zdania nie użyłam. Także tutaj chciałam zacytować słowa dyktatora trzeciego powstania, wielkie i głębokie słowa pana Korfantego, który powiedział bardzo mocno. Przepraszam. Ja nie jestem dobra w ekonomii, od razu to mówię. To są opłaty, które są za przedłużanie. Jeżeli się opłaca kredyty, przedłuża się te wszystkie, to są koszty opłat.